Hej, witam was. Z tej strony Bertuch. Witam was w kolejnym odcinku Metro 2033. W poprzednim odcinku atakowały nas demony, atakowały nas szczurokangury. I no nie było za wesoło. Ale znaleźliśmy naszego Bourbona i idziemy za nim. Zobaczymy, co nam los przyniesie. Zupełnie więcej mutantów. Kurde, coś ścina mi strasznie tę grę. Mam 20 klatek. To nie fajne. Kurde. Czekajcie, może trochę zmniejszę grafikę. No, jakoś mam średnią. Nie powinno być takich spadków płynności. Chyba, że to po prostu przez to pomieszczenie. W sumie pomieszczenie, przez tą lokację. Sorki za te spadki płynności. No ale to pewnie wina Frapsa, bo on dosyć dużo procesora zżera. Tak nagrywam na Frapsie. Frapsem. Więc takie spadki płynności to będą nierzadko. Ale może to po prostu taka lokacja. Tylko wydostajmy się z ten Bourbon. Bo tak się nie da grać. Ciekawe. Przez całą lokację nie było takich spadków płynności. Może w jednym miejscu. Tylko wymieńmy filtr. Klikałem R oczywiście zamiast pierwsze T. Bywa. No i oczywiście tutaj demony latają. I powtórka z rozgrywki. Widać. Ty przeklęty demonie! Lepiej byłoby się schować pod jakimś dachem, ale no, nie widzę tu żadnego dachu. Znowu zgubiłem Bourbona. Nie skomentuję tego. Spróbujemy jeszcze raz, spokojnie. Do dwóch razy sztuka, może. Jak coś, to do trzech. A teraz nie będę spuszczał z oka Bourbona. Być może on uciekł wcześniej. Sorki, dzisiaj nic nie mówię, ale znowu się skupiam na grze. Wiem, że używam tej amunicji, bo znowu przypadkowo przytrzymałem klawisz R zamiast go po prostu wcisnąć. Wymień mi tę amunicję. Teraz użyję trochę strzelby. Jak widzę, mam trochę amunicji. Ile tu rzeczy na raz się dzieje? Znowu zgubiłem Bourbona. Z tego co pamiętam, jak pierwszy raz jak grałem w tą grę, to również powtarzałem ten moment kilka razy. Jest nie nowość. Znowu mnie w tym samym miejscu zabił. Być może nie mam tam iść.
Zapomniałem, jak ja dokładnie przeszedłem za pierwszym razem. Przeniosę i zmienię sobie na strzelbę. To może być bardziej efektywne. Słyszymy, Bourbon też używa strzelby. Dobra, przeładujmy, skoro możemy. Mamy czas. Lepiej mieć pełno pocisków w magazynku. No nie, od tyłu nas wziął. Nie mogę spuszczać Bourbona z oczu. Teraz jak mi ścięło, 10 klatek. Wy oczywiście tego nie widzicie, ale ja widzę. No i to jest straszne, to co się dzieje. No właśnie, musimy uciekać, ale demon nas oczywiście znowu porwał. Widziałem, że tam była położona brama, więc musimy pewnie przez nią przejść, przez tą dziurę. Dlatego nas tamten demon rozwalał. No najwyraźniej nie mieliśmy przechodzić tam. Cóż, zaczynamy rozdział trzeci. Może teraz nie będzie takich spadków klatek. Może teraz będzie płynniej gra chodzić. Jak już mówiłem, może to po prostu zależało od tamtej lokacji. Teraz jesteśmy w Sucharewskiej, czyli tam, gdzie mieliśmy dojść. Powinniśmy w tym rozdziale dostać AK. If we don't see my friends, we get the hell out of here. No cóż, teraz jakaś odmiana. Zamiast mutantów, bandyci. Ale to dobrze. Przyda się odmiana. W końcu sobie poużywamy sobaki. Jeszcze tak bardziej na poważnie. No nie trzeba było tyle jeść. Smarował Jemo kapeczki i tak wyszło, że przytyło mu się. Przybyło mu ciałka, a zwłaszcza na brzuchalu. I have business with him. The boss? But of course! Then to the boss it is! Where else would you like to go, huh? Okay, that's enough! Or else we'll have to drag him! Move it! We'll finish this later. Move it! No nie brzmiało to dobrze. Nie mogę się jeszcze ruszać. A dobra. Brzmiało to, jakby Bourbon był bity. I widzimy ogólnie dużo ludzi zna Bourbona. Jest on dosyć popularny. Dobra. Jak tu widzimy, mamy AK Bourbona. Wymienię sobie tą strzelbę, bo już nie będę z niej korzystał. Mam oczywiście lepszą strzelbę. I teraz mamy AK. Standardowe AK 47. Jak widzimy, nie zebrałem żadnych więcej wpisów z martwego miasta. Więc
droga do 100% niestety okazała się failure, czyli udaj porażką, dobra. Tak, czasami nie znam czegoś po polsku, to po angielsku coś rozumiem, ale na przykład nie mogę znaleźć czasami polskiego słowa. Myślę, że warto by się tutaj teraz trochę poskradać, bo nie chcę przykuć uwagi strażników. Oczywiście będziemy musieli zmarnować amunicję, jak tak, jak przykujemy ich uwagę. A dobrze jest je mieć jak najwięcej. Tam mamy kolejnego kolesia. Oj. Ta ścianka była cięższa niż myślałem. Chyba jest kolejna taka ścianka cieniutka. I tu jest kilku strażników. O nie. Dosyć sporo tu jest ich. A gdzie my mamy iść najpierw? Musimy iść tam. O nie, zauważyli mnie. Ale było blisko. No nie. Jest pełno takich cienkich ścianek. Nie ma gdzie się schować. Cześć. No i to by było na tyle z gry po cichu. Tak, gra mi strasznie kiepsko chodzi. Czekaj, czy zmienię ustawienia graficzne na razie. No nadal kiepsko chodzi. Ciekawe czemu. Normalnie chodziła? Bardzo dobrze. Było to 60 klatek. Mało co nie zginąłem. Nie, no nadal jest kiepsko. Cały czas nie rozumiem tego. Czemu w tym momencie jest tak źle? Być może jest to też dlatego, że mi się renderuje jeszcze inny film. Więc może nie będę robił tego odcinka takiego długiego. No niestety, te klatki mi pogarszają jakość wideo. No ale cóż, zdarza się. Zdarzają się problemy techniczne. Tego nie unikniemy. Ale jak coś, nauczyłem się teraz tego, żeby nie nagrywać podczas gdy renderuję. Albo żeby najpierw nagrać wszystkie odcinki, które chcę nagrać, a potem to zrenderować. Ogólnie człowiek całe życie się uczy na błędach. To jest najskuteczniejszy sposób, żeby się nauczyć pewnych rzeczy. O nie. Bourbon? No nie, nie żyje. You can keep your weapon down, young man. No szkoda Bourbona. You said
but not unexpected finale for the likes of him. My name is Khan. Well, I suggest that we leave this place immediately. The companions of these bandits will show up soon enough, and I'd prefer to avoid more bloodshed. I'm going back to Kursk. This station's humidity is making me rheumatic. If you'd rather share your friend's fate, then by all means, stay. Dobra, kolejną notatkę mamy. Jest to wpis drugi, więc przed tym wpisem powinienem zdobyć jeszcze jakiś. No szkoda trochę. Liczyłem na to, że wszystkie zbiorę dzienniki. Ale wychodzi na to, że jednak nie. No trudno. Co tu jeszcze mamy? Żebym wszystko już wyzbierał? Mamy misia. Ale misia nie potrzebuje. A wise decision. No naprawdę, szkoda Bourbona, bo jak już mówiłem, jest to moja ulubiona postać. No, również żałuję, że Bourbon zginął. Był to swój chłop. Nie ma co. No, ale cóż. Różne rzeczy się zdarzają. To było nieuniknione, niestety. Ale cóż, pewnie Bourbon chciałby, żebyśmy szli dalej. Neither people nor beasts. Even the rats are absent. They know we are here. A już myślałem, że to znowu śpiewające rury. The tubes and listen. Just don't stay for too long. No to raczej nie jest śpiew. Some say it's the voice albo of jednak. Animals. Others consider it to be a form of psychic influence. To ty tak otwierasz te oczy? Może też się naćpał grzybków? Grzybki ciąg dalszy? Pija, stąd przyszliśmy, dobra. Strasznie nie podobało mi się to, że ta gra nie jest taka płynna teraz. W kolejnych odcinkach już będę pamiętał o tym, żeby nie renderować, zanim skończę wszystkie odcinki nagrywać. Głównie ten odcinek nagrywam tuż po poprzednim. Więc... no wiadomo. Jak już mówiłem, człowiek uczy się na błędach. Kolejne wizje. No tak, no, widać tutaj powód. Znowu jesteśmy przy grzybkach, znowu mamy wizję, więc może to prawda? Może to grzybki na nas tak działają? Oczywiście to najpewniej przez te cienie. No rusz się, Chan. Mom, where are you? Jak mam przejść przez to pajęczynę? Powiesz coś? O, dziennik. Proszę bardzo. Jak ja mam przejść przez to? No nie, nie będę marnował na to amunicji, nie? Znaczy, tak? Nie? A, chwila. No właśnie. Już sobie przypomniałem.
że możemy użyć zapalniczki. No, jak widzimy, strzelbę możemy trzymać razem z zapalniczką. To dobrze. Warto wiedzieć. Move aside, Artyom. Aha. Pociąg widmo. Coś tak myślałem, że taka wizja przeszłości. Co tu się stało? No, widać klimatyczny tunel. Wszędzie tu jakieś konary drzew, grzybki, jakieś gluty. Jak wygląda przynajmniej. Powyginane tutaj jakieś pręty, zasypane tory. No nie powiem, jest to klimatyczny tunel, bardzo mroczny, ale oczywiście ten klimat tutaj jest odpowiedni. A battle raged here long ago. The defenders still man their stations. Czemu ty jesteś taki wysoki? Castonelapio Asterion Manto. Castonelapio Asterion Manto. Alum Ram Om Alum Ram Om Castonelapio Asterion Manto. Castonelapio Asterion Alum Ram Om Alum Ram Om Castonelapio Asterion Manto. Cóż, ciekawe inkantacje. Niestety nie rozumiem, co on powiedział. I'd rather that remained a secret. This is personal, my friend. No, no, spoko. I was with them when they died. Only I survived. Idziesz? Koleś? No dawaj. Czemu musisz być taki powolny? Ja już bym tutaj przebiegł ten tunel w dół i z powrotem już kilka razy w tym samym czasie, co ty. Myślę, że nie powinienem tak aż szybko iść do tych ciał. Powinienem lepiej się rozglądać za pułapkami, bo wiemy, co się działo w poprzednim odcinku. Wpadałem na wszystkie pułapki. No niestety, bywa. No, praktycznie zapomniałem, że to są takie różne pułapki. Ale teraz oczywiście będę pamiętał, nie? Wszystko to jest tutaj metoda prób i błędów. Jeżeli się jeżeli nie spróbujemy czegoś, no to nie będziemy wiedzieć, z czym to się je. I zgubiłem Chana. No, nie skupiłem się na grze. Dobra, tutaj jest. Oczywiście to jest ciężej trochę się skupić i na grze, i na komentarzu. Dlatego tego trzeba się nauczyć. A nauczyć się można go przez oczywiście praktykę. Dlatego pierwsze filmy zwykle są dosyć kiepskie jakości, a potem oczywiście jest coraz lepiej. Tak samo moje filmy z czasem będą coraz lepsze. No nie. Dobra. Coś nie podobają mi się te dźwięki, jakieś alarmy. Czyżby coś się nam rozładowywało?
Nie widzę żadnych wskaźników, żeby coś się działo. Tylko ten alarm. Coś, nie będę się na razie tym przejmował. Dobra, trochę się zaklinowałem. Ponownie. Spokojnie, skupiam się na eksplorowaniu, na gadaniu i na graniu. Oczywiście nie jest to takie łatwe jak na razie, ale z czasem się do tego przyzwyczaję. Oczywiście chcę, żeby moje wideo były najlepszej jakości, moje filmy, czyli wideo i audio. A to jak mówiłem, to potrzebna do tego praktyka. I z każdym kolejnym filmem powinno być coraz lepiej. Wiadomo, jak już mówiłem, też od czegoś trzeba zacząć. Cóż, to jest pewnie jakiś rodzaj ognika. Tak przynajmniej wygląda. Czy patrzy na jego twarz? On jest jakiś... Wygląda jakby był naćpany cały czas. Te wielkie oczy, ten wyraz twarzy. Jakiś taki zszokowany. Kolejna anomalia. Myślę, że anomalia to jest lepsza nazwa na to. Ponieważ w Stalkerze również były takie różne anomalie. Były anomalie elektryczne, ogniowe, wiatrowe. Swoją drogą pewnie nagram też Stalkera kiedyś. Jest to również dosyć klimatyczna gra, która mi się dosyć podoba. Nie przeszedłem jej, ale oglądałem filmy z niej. No jest oczywiście Stalker dosyć czasami straszny. W sumie nie tyle, co jest straszny, co właśnie niektóre czasami mutanty potrafią nas wystraszyć, zaskoczyć. Ale zanim nagram Stalkera, to będę chciał jeszcze odejść na razie od takich survival horrorów, ponieważ będę chciał mieć urozmaicone serie. Czyli na przykład jedna będzie taka horrorowa, potem druga jakaś taka bardziej wesoła. I tak dalej, i tak dalej. Chcę mieć właśnie zróżnicowane gry na kanale. Ale zaczynam oczywiście od Metra. Już zacząłem. Coraz więcej się ich tu robi. A ta płynność, co jest teraz, no nie pomaga. Zmienię sobie na AK. Żeby ich tutaj powystrzelać. No myślę, że przy kolejnym zapisie sobie zakończę ten odcinek. Bo to naprawdę nie da się grać z takiej płynności. W kolejnych odcinkach będzie lepiej, nie będę renderował przed skończeniem nagrania. No trochę ich tu wybiliśmy. Straciliśmy dosyć dużo amunicji, ale jeszcze trochę mamy. Ale koleś tutaj nas goni. Goryl. Aha, takie buty. Widać. Wow. Dobrze, że nas to nie dopadło. Byłoby pewnie z nami krucho. Cóż. Dosyć niezłe show. Muszę przyznać.
Okej, tu jest zapis gry, więc myślę, że tu się z wami pożegnam. No, kolejny odcinek będzie oczywiście lepszy, bo nie będę już renderował. Już to mówiłem któryś z kolei raz. Ale powiem i ten raz, żeby sobie to utrwalić w głowie. Tak więc, do zobaczenia. Na razie.